To ciasto robi się... jego się prawie nie robi, bo najwięcej tu jest czekania na wyjęcie z piekarnika, a nie robienia. A smaku mamy mnóstwo. Soczyste maliny i słodkie jeżyny. Ciepły, domowy aromat wanilii. Pyszna kruszonka. Maliny i jeżyny wysyp do miseczek i odstaw do całkowitego rozmrożenia. Piekarnik rozgrzej do 180 stopni. Masło na ciasto zmiksuj na puszystą masę. Dodaj jajka i miksuj przez 2 minuty. Do masła z jajkami dodaj mąkę, cukier, sól, proszek do pieczenia, budyń w proszku i pastę waniliową. Dokładnie wymieszaj. Przygotuj kruszonkę. Wymieszaj mąkę z cukrem, dodaj masło pokrojone na kawałki, następnie je wymieszaj i zagnij szybko, aż uzyskasz kulę. Na blachę wyłożoną papierem do pieczenia wylej ciasto, wyrównaj wierzch. Maliny i jeżyny, takie prosto z krzaka w środku zimy, czy to możliwe? Możliwe. Dzisiaj w takim cieście. Pachnie obłędnie. Smakuje, mam nadzieję, tak samo. Przygotowałem je z malinami i jeżynami mrożonymi. Najlepszymi moim zdaniem od Horteksu. Dlaczego? Mają kształt i kolor i wspaniale sprawdzają się w cieście, dlatego że zostały zamrożone od razu po zebraniu. Moim zdaniem najlepsze w cieście, ale również w różnych deserach, musach, sokach, wspaniałe z lodami, albo po prostu bardzo dobre do jedzenia prosto z miseczki, takie rozmrożone, z cukrem i z bitą śmietaną. Zawsze mam kilka opakowań w swojej zamrażarce. Polecam Wam je bardzo serdecznie. Rozsyp maliny i jeżyny. Na owocach rozłóż kawałki kruszonki. Ciasto wstaw do gorącego piekarnika i piecz przez 40-45 minut, aż będzie pięknie pachnieć i będzie miało piękny, złoty kolor.